słowa Eklezjastesa, syna Dawidowego, króla jerozolimskiego. Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes. Marność nad marnościami i wszystko marność. Co więcej ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, której się oddaje pod słońcem. Rodzaj przemija i rodzaj nadchodzi, ale ziemia na wieki stoi. Słońce wschodzi i zachodzi i wraca się do miejsca swego i tam znowu wschodzi. Krąży od południa i skłania się ku północy, przechodząc wszystko wokoło. Idzie wiatr i powraca do okręgów swoich. Wszystkie rzeki wchodzą do morza i morze nie wylewa. Do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu płynęły. Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wyjaśnić. Nie nasyca się oko widzeniem, ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż jest, co było, toż co potem będzie. Cóż jest, co się stało, toż co się stanie. Nic nie masz nowego pod słońcem i nie może nikt mówić, oto to jest nowe. Już bowiem istniało w czasach, które były przed nami. Nie zostaje pamięć o ludziach dawnych, ani o tych, którzy po nich nastali. Pamiętać będą później urodzeni. Ja, Eklezjastes, byłem królem izraelskim w Jeruzalem i umyśliłem w sercu moim szukać i dowiadywać się mądrze o wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To zajęcie najgorsze dał Bóg synom człowieczym, aby się nie trudzili. Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha. Przewrotni z trudem się poprawiają, a głupich jest poczet nieprzeliczony. Myślałem w sercu moim i rzekłem, oto mi się stał wielkim i przeszedłem mądrością wszystkich, którzy byli w Jeruzalem. I duch mój rozpatrzył wiele rzeczy mądrze i nauczyłem się i oddałem serce moje, abym poznał mądrość i umiejętność i błędy i głupotę. I poznałem, że i w tych jest praca i utrapienie ducha, bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zgryzoty, a komu przybędzie wiedzy, przybędzie i boleści. Mówiłem w sercu moim, pójdę i rozpuszczę się w rozkoszach i będę używał dóbr. I widziałem, że i to jest marność. Śmiech poczytałem za obłęd, a do wesela rzekłem, co się darmo łudzisz. Myślałem w sercu moim, abym od zwyczaju udwina ciało moje, abym serce swe skierował ku mądrości, a uchronił się od głupoty, ażbym zobaczył, co by było pożytecznego synom ludzkim, co by czynić potrzeba pod słońcem przez wszystkie dni życia ich. Z przepychem dzieła moje nabudowałem sobie domów i nasadziłem winnic, założyłem ogrody i sady i nasadziłem w nich drzew rodzaju wszelakiego i nabudowałem sobie stawów dla odwilżania lasu rozwijających się drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem czeladź wielką, stada też wołów i wielkie trzody owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalem. Zgromadziłem sobie srebro i złoto i majątności królów i krain. Postarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i rozkosze synów człowieczych, kubki i czasze służące do nalewania wina. I przeszedłem bogactwami wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalem. Mądrość też była ze mną i wszystkiego, czego pożądały oczy moje, nie odmawiałem im, ani nie zabraniał sercu memu używać wszelakiej rozkoszy i kołać się w tem, co on był zgotował. A miałem to za udział swój, abym korzystał z pracy swojej. A gdybym się obrócił ku wszystkim dziełom, dokonały ręce moje i ku robotom, w których
się na próżno pociłem. Zobaczyłem we wszystkich marność i udręczenie ducha, i że nic nie trwa pod słońcem. Poszedłem dalej, abym oglądał mądrość i głupotę i szaleństwo. Cóż jest, rzekłem, człowiek, aby mógł naśladować króla, stwórcę swego. I zobaczyłem, iż tak dalece mądrość przewyższa głupotę, jak różna jest światłość od ciemności. Mądrego oczy są w głowie jego, głupi w ciemności chodzi. I zobaczyłem, iż jednaki jest obu ostateczny los. I rzekłem w sercu swem, jeśliż ostateczny los głupiego i mój jednakowy będzie, cóż mi pomoże, żem się więcej mądrość starał. I rozmawiając sercem swoim, zobaczyłem, że i to jest marność. Nie będzie bowiem pamięci tak mądrego, jak i głupiego na wieki, a potomne czasy zapomnieniem wszystko zarówno pokryją. Umiera uczony tak jak nieuczony. I dlatego obmierzło mi życie moje, widząc, że wszystko złe jest pod słońcem i wszystko jest marność i utrapienie ducha. Brzydziłem się zaś wszystką pracą moją, którą pilnie wykonywał pod słońcem, gdyż mam mieć dziedzica po sobie, o którym nie wiem, czy mądry albo głupi będzie, i ma panować nad owocem prac moich, przy których się napociłem i nakłopotałem. Jest, że co tak marnego? Bo cóż za pożytek człowiekowi ze wszystkiej pracy jego i z udręczenia ducha, którym się męczył pod słońcem. Wszystkie dni jego boleści i nędzy są pełne, ani w nocy serce jego nie odpoczywa, więc i to nie jest marność. Czyż nie lepiej jest jeść i pić i okazać duszy swej dobra z pracy swojej, i toć jest z ręki Bożej? Któż tak używać i w rozkoszu opływać będzie jako ja? Człowiekowi, który jest dobry przed oczyma jego, dał Bóg mądrość i naukę i wesele, a grzesznikowi dał frasunek i zbytnią troskę, aby przyczyniał i zbierał, a potem dał temu, który się Bogu upodobał. Wszakże i to jest marność i próżne myśli utrapienie. Wszystkie rzeczy mają czas i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem. Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas żałoby i czas tańca, czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas powstrzymywania się od nich, czas nabywania, czas tracenia, czas chowania, czas odrzucania, czas darcia, czas szywania, czas milczenia, czas mówienia, czas miłości, czas nienawiści, czas wojny, czas pokoju. Czasu swego i świat pozostawił roztrząsaniu ich, tak jednak, aby nie zrozumiał człowiek dzieła, które uczynił Bóg od początku aż do końca. I poznałem, że nie masz nic lepszego, jak weselić się i czynić dobrze za życia swego. Każdy bowiem człowiek, który je i pije i widzi dobro z pracy swojej, to jest dar Boży. Poznałem, że wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki. Nie możemy im nic przydać ani ująć, które Bóg uczynił, aby się go bano. Co już było, to i teraz jest, co będzie, już było i Bóg odnawia, co przeminęło. Widziałem pod słońcem
na miejscu sądu bezbożność, a na miejscu sprawiedliwości nieprawość. I rzekłem w sercu swem: sprawiedliwego i bezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdej rzeczy wtedy będzie. I rzekłem w sercu synach ludzkich, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są do zwierząt podobni. Przetoż jednaka jest śmierć człowieka i bydląt, i równy stan obojga. Jak umiera człowiek, tak i one umierają. Jeden duch wszystko ożywia i nie ma człowiek nic więcej od bydlęcia. Wszystko podlega marności i wszystko idzie na jedno miejsce. Z ziemi są uczynione i do ziemi jednakowo powracają. Któż wie, czy duch synów Adamowych wstępuje w górę, czy duch bydlęcy wstępuje na dół. Zobaczyłem, że nie ma nic lepszego, jak weselić się człowiekowi w uczynkach swych, i że to jest działem jego, bo któż go przywiedzie, i żeby poznał to, co po nim będzie. Zwróciłem się do innych rzeczy i ujrzałem uciski, które dzieją się pod słońcem, i łzy niewinnych, a żadnego pocieszyciela, i nie mogą się sprzeciwić gwałtowi ich, nie mając żadnego pomocnika. I chwaliłem więcej umarłych aniżeli żywych, ale miałem za szczęśliwszego nad obydwóch tego, który się jeszcze nie narodził i nie widział złego, które się dzieje pod słońcem. Jeszcze przypatrzyłem się wszelakim pracom ludzkim i zauważyłem, że skrzętna działalność podległa jest zazdrości ludzkiej, i w tym więc jest marność i troska zbyteczna. Zastanawiając się, znalazłem i drugą marność pod słońcem. Jest jeden i nie ma drugiego, ani syna, ani brata, a jednak pracować nie przestaje i nie mogą się nasycić bogactwem oczy jego. I w tym więc jest marność i bolesne udręczenie. Lepiej więc dwom być społem, aniżeli jednemu, albowiem mają pożytek ze swojego towarzystwa. Jeśli jeden upadnie, drugi go podeprze. Biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podniósł. Jeśli dwaj spać będą, jeden zagrzeje się od drugiego, jeden jak się zagrzeje. Jeśli kto przemoże jednego, dwóch mu się oprze. Sznur troisty niełatwo się przerywa. Strzeż nogi swoje, gdy gdzieś do domu Bożego, i przybliż się, abyś słuchał. Nie mów nic nierozmyślnie i niech nie będzie serce twe prędkie do wymówienia słowa przed Bogiem. Bóg bowiem na niebie, a ty na ziemi, przeto niech będzie słów twoich mało. Po licznych troskach sny idą, a w wielomóstwie głupstwo się znajdzie. Bogu, nie umieszkaj się spełnić, albowiem nie podoba mu się niewierna i głupia obietnica. Ale cokolwiek ślubujesz, wypełnij, i daleko lepiej jest nie ślubować, aniżeli po ślubie obietnic nie spełnić. Gdzie wiele marzeń, wiele marności i mowy niezliczone, ale ty Boga się bój. Zdało mi się być dobre, aby człowiek jadł i pił i używał wesela z pracy swojej, której się sam oddawał pod słońcem, w świetnie żywota swego, któremu Bóg dał, i to jest dział jego, i każdemu człowiekowi, któremu Bóg dał bogactwa i majątności i możności mu dał, aby jadł z nich i używał cząstki swojej i weselił się z pracy swojej. Toć to jest dar Boży, niewiele bowiem będzie pamiętał o dniach żywota swego, ponieważ Bóg napełnił rozkoszami serce jego. Wiele jest słów i wielką w dowodzeniu mają próżność. Na cóż potrzeba człowiekowi szukać rzeczy większych nad się, gdy nie wie, co mu jest pożyteczne w żywocie jego, w liczbie dni pielgrzymowania jego i w czasie, który jako cień przemija. Albo kto mu oznajmić może, co będzie po nim pod słońcem?
lepsze jest mnie dobre, aniżeli maści drogie. Dzień śmierci, aniżeli narodzenia. Lepiej jest iść do domu żałoby, aniżeli do domu uczty, bo w owym przypomina się koniec wszystkich ludzi, a człowiek żyjący rozmyśla, co potem będzie. Lepszy jest smutek, aniżeli śmiech, bo kiedy twarz zachmurzona, poprawia się serce. Serce mądrych, gdzie smutek jest, serce głupich, gdzie wesele. Lepiej jest dać się karać mądremu, aniżeli dać się oszukać pochlebstwami głupich. Bo jaki trzask cierni pod kotłem gorejących, taki śmiech głupiego, a nie to marność. Lepszy jest koniec modlitwy, aniżeli początek. Lepszy jest cierpliwy, aniżeli chępliwy. Nie bądź ku zagniewaniu prędki, bo gniew w zanadrzu głupiego odpoczywa. Nie mów, co za przyczyna jest, że pierwsze czasy lepsze były, aniżeli teraz są, bo głupie jest takie pytanie. Nie bądź nazbyt sprawiedliwym, ani mądrym więcej niż potrzeba, abyś nie zgłupiał. Wszystkiego doświadczam mądrością. Mówiłem, będę mądrym, lecz ona dalej odstąpiła ode mnie, daleko więcej, aniżeli była, i głęboka głębia, kto ją znajdzie. Obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i badał i szukał rozumu i mądrości. Ja, żebym poznał bezbożność głupiego i błąd nierozumnych, i znalazłem, że bardziej gorzka niż śmierć jest niewiasta, która jest sidłem łowców, serce jej niewodem, ręce jej są pętami. Kto się Bogu podoba, uciecze od niej, ale kto grzeszny jest, będzie przez nią pojmany. Męża jednego prawego z tysiąca znalazłem, lecz niewiasty spośród wszystkich nie znalazłem. Nie jest w mocy człowieka powstrzymać ducha, ani nie ma mocy w dzień śmierci, ani mu nie wolno odpocząć, gdy nadchodzi wojna, ani nie zbawi bezbożność bezbożnego. To wszystko widziałem i przykładałem się sercem moim do każdej sprawy, jaka się dzieje pod słońcem, w ten czas, kiedy człowiek ma władzę nad człowiekiem, aby mu szkodził. Widziałem bezbożnych pogrzebanych, którzy jeszcze póki żyli, na miejscu świętem byli i chwalono ich w mieście jako w uczynkach sprawiedliwych. Ale i to marność jest, albowiem, ponieważ nie rychło wydaje się wyrok przeciwko złym, bez żadnej bojaźni synowie człowieczy popełniają zło. Ale przecież choćby grzesznik stokroć zło uczynił i cierpliwie go znosili, ja on poznał, iż tym dobrze będzie, którzy się Boga boją, którzy się wstydzą oblicza Jego. Niech nie będzie dobrze bezbożnemu i dni Jego niech się nie przedłużają. Ale niechaj jak cień przeminą ci, którzy nie boją się oblicza Pańskiego. Chwaliłem więc wesele, że nie masz nic lepszego człowiekowi pod słońcem, tylko jeść, pić i weselić się. A iż to tylko z sobą weźmie z pracy swej w dniach życia swego, któremu Bóg dał pod słońcem. I zrozumiałem, iż wszystkich uczynków Bożych żadnej przyczyny znaleźć człowiek nie może, które dzieją się pod słońcem, a im więcej pracuje, szukając, tem mniej znajduje. Choćby też mówił mądry,
dobrze wie, nie będzie mógł znaleźć. Wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są jako niepewne, bo wszystko jednako przychodzi na sprawiedliwego i bezbożnego, na dobrego i na złego, czystego i nieczystego, na czyniącego ofiary i gardzącego niemi, jako dobry, tak i grzeszny, jako krzywo przysięzca, tak i ten, który prawdziwie przysięga. To jest najgorsze z wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszystkimi dzieje. Dlatego i serca synów człowieczych napełniają się złością i wzgardą w swym życiu, a potem sprowadzeni będą do otchłani. Nie masz nikogo, kto by zawsze żył, który by tego spodziewać się miał. Idźże tedy, jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością, bo się uczynki twoje Bogu podobają. Na każdy czas niech będą białe szaty twoje i niech nie braknie olejku na twojej głowie. Używaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni niestałego żywota twego, które dane ci są pod słońcem, przez wszystek czas marności twojej, bo to jest dział w żywocie i w pracy twej, którą się trudzisz pod słońcem. Do czegokolwiek przyłożysz rękę, czyń wedle całej twojej mocy, bo nie ma dzieł ani rachuby, ani wiedzy, ani mądrości w otchłani tam, dokąd idziesz. Obróciłem się ku drugiemu i widziałem pod słońcem, że biegu nie wygrywają prędcy, ani bitwę silni, ani chleba są pewni mądrzy, ani bogactwa roztropni, ani zaszczytu uczeni, ale czas i przypadek jest we wszystkim. Jest zło, które widział pod słońcem, jakby przez pomyłkę wychodzącą do oblicza władcy, głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogatych na dole siedzących. Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących po ziemi jak sługi. Biada tobie ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta od rana ucztują. Szczęśliwa ziemia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą w czasie odpowiednim dla posilenia, a nie dla zbytku. Z powodu lenistwa pochylają się dachy, a wskutek opieszałości rąk będzie przeciekał dom. Kto się na wiatr ogląda, nigdy siać nie będzie, a kto się przypatruje obłokom, nigdy rządzić nie będzie. Która jest droga ducha, jak zrastają się kości w żywocie brzemiennej, tak nie znasz spraw Bożych, który jest twórcą wszystkiego. Przyjemne jest światło i miło jest oczom widzieć słońce, ale choćby przez wiele lat żył człowiek i w tych wszystkich się weselił, powinien pamiętać o czasie ciemnym i o długich dniach, które kiedy przyjdą, przeszłe rzeczy pokażą się marnością. Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej i niech zażyje dobrego serce twe we dni młodości twojej. I chodź drogami serca twego i według wejrzenia twoich oczu, ale wiedz, iż za to wszystko przywiedzie cię Bóg na sąd. Pamiętaj o Stworzycielu twoim za dni młodości twojej, póki nie przyjdzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz, nie podobają mi się, póki się nie zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i póki nie wrócą się po deszczu obłoki, kiedy drżeć będą stróżowie domowi i zachwieją się silni mężowie,
i ustaną w pracy mielące, a będzie ich mało i nie dowidzieć będą, które przez okno patrzyły i zawrą wrota na ulicę i nie słychać głosu żaren. I wszystkie śpiewy zamilkną i wstawać będą na głos ptaka, a na równej drodze serce będzie się trwożyć. Zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza i rozproszą się kapary, bo człowiek teraz idzie do swego wiecznego domu i krążą po rynku żałobnicy, póki się nie przerwie srebrny sznur i stłucze lampa złota i rozbije się dzban u źródła i pęknie koło studni i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność.